Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Aleksy. Będę kręcił taką serię poradników dla takich graczy, którzy jeszcze nie do końca umieją w to grać. Chodzimy single player. Gram doktor Aleksy i tajemniczy świat. Oczywiście teraz nie pokazuję takiego kompletu, no bo wcześniej, kiedy jeszcze nie kręciłem tych odcinków, to miałem wtedy, no, trochę porobiłem. To już mój pierwszy domek. A i żeby nie było, że ściągam takie, oszukuję czy coś takiego, bo ja to po prostu zrobiłem. Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale to wszystko zrobiłem w jedną noc. Tak. Jedną. Ja sobie zrobię teraz żelazny miecz, łańcuch. Wiaderko z trzech. Ja z żelaza bym sobie teraz zrobił skrzynię. Albo to, bo wtedy oszczędzam żelazo. Psa. I sobie postawię na przykład schowam żelazo, klej bloka, szybki sobie zostawię, bluny. Gwiazdka. Wiecie, jestem taki, no, dosyć oszczędny, jak na terrarię. Sunflowera mogę sobie schować. Soczewkę to w tą noc sobie jeszcze taką zbiorę i będziemy mieli okulary. Dobra, ja teraz mam tylko tak sobie łaził i powiem wam, jak można się tak rozbudować. Grzybek. Najszybciej wystarczy biegać po całym świecie, kopać troszeczkę w dół, tylko jak jest noc, to koniecznie trzeba się zamurować. Dobra, ale przejdźmy do rzeczy. A tutaj mogę zbudować taki mój drugi domek. Nie zaszkodzi. Dobra. No tak, zbieramy drewno. No tutaj slime mnie nachodzą. No, już mnie nachodzą. A i jeszcze ta wersja to jest taka nowsza, ale w tej nowszej mi się bardziej podoba to, że w nowszej jeszcze są króliczki, niektóre jeszcze dodatkowe rzeczy. Już tam sam nie pamiętam ile to było. Tam jest przecież spługawiona ziemia. A, i chcę wam powiedzieć, że z dwóch stron, jak osaczona spługawiona ziemia, jest to po zimy, to tutaj wcześniej były trochę słoneczników, to pamiętajcie, że zawsze spługawiona ziemia jest przed jakimś, znaczy biom spługawionej ziemi jest zawsze gdzieś przed takim zakątkiem ze słonecznikami. Szybko, szybki rosną. Okej, i tak sobie zrobimy drewno. Zrobimy sobie gdzieś tyle. No i urosł, zbudowałem taki domek z daszkiem. Jeszcze kominek sobie zrobię potem z kamienia. Jak mam kamień? A nie.
A to dobrze, przy okazji wam pokażę, jak najlepiej kopać, tak dla ułatwienia, jak niektórych graczy ma z tym kłopot. Playdeer to powinno starczyć. To możemy się zamurować. Chociaż nie wiem, może to nie była taka już nowa wiadomość, ale po prostu. Nie chcesz, jakby żaden slime nie nachodził czy coś. I tak to słon teraz zniszczył. Dobra. Się bardzo łatwo buduje. Możecie korzystać z tego wzoru. Drewno możemy równie dobrze stawiać, jako materiał go używać do różnych sprzętów. Sobie nie robię strzał, co sobie zrobił z taki niby kominek. Żeby tak po prostu to jakoś wyglądało, ale nie. Dobra. Taki domek. Chłonący kamień. Shell. Nasiona drzewa też mogę co schować. Muszrony. Drewno. I tą soczewkę. No to... Nie wiem. Teraz wam pokażę, jak... Znaczy, co można ogólnie wchodzić do jaskini. Nie wiem, szczerze mówiąc, po co. O, który się też wyskoczył. Zrobię slime, zrobię trzy pochodnie. Pochodnie jakby coś się robi z żelu. A teraz będę wam pokazywał, jak się robi takie przedmioty. Jak na przykład stolik. Naciskamy escape. I z 10 drewna robi się stolik. Jak widzicie, mam tylko jedną platformę, jakbyśmy mieli żel, to jeszcze pochodnie. I stolik jeszcze mamy, jak mamy jakieś tam forsy, to możemy ją zamienić na większe ilości. Proszę, stawiamy obręcza. I widzicie, od razu więcej rzeczy mogę. Tylko nazbieram więcej drewna, bo... Z takim ekwipunkiem będzie trochę ciężko, ale da radę. Dobra. A i żeby inni gracze wiedzieli, bo ja będę kręcił taki coś raz na jeden dzień. Widzicie, dużo do dyspozycji. A, i jeszcze z drewna możemy zrobić tak ścianę, wooden platformy, że takie, że możemy na nie, o, to jest wooden platforma, można na nią skoczyć i strzałką w dół, bang, skoczyć, bang. Oczywiście nie strzałką w dół, tylko S, no bo to jest taki, ale jak ktoś sobie woli zdjęcie ustawienie. Drzwi, krzesło, tabliczka, ona może wisieć, być przyklejona do ściany i stać. Stolik, taki duży, workbench. Kek, taki jak będziemy mieli szkło, to sobie zrobimy w stole alchemicznym, sobie zrobimy kubki i będziemy mogli do nich nalewać sobie piwko, czy jakoś tak. Lum, to jest takie coś, co mam tutaj, to służy do szycia. Dresser to szafa, na niej możemy stawiać rzeczy. Bręcz, to nie wiem szczerze mówiąc, co to jest. Drewniany miecz, młot i łuk. Dobra, to już by było na tyle. Ja idę do mojego domku przyczekać noc.
A i na noc, żeby tam drzwi wam nie otworzyli. Jak chcecie, to z tego korzystajcie, jak nie, to nie. Ja sobie zaksamorowuję. Po prostu. A ja tego nie będę używał, no bo jestem jakiś śmiały, mam bujną wyobraźnię, ale... Nie chcę się chwalić teraz, a dwa, przecież... To nie ma nic ze wspólnego z tematem. Dobra. Ja teraz będę tu sobie czekał, czyhał na zombiaki. Zombiaczki. Nie wiem, czy miecz, czy wiaterko, ale wam nie ma wody. Nie wiem, lepiej byłoby miecz. Tylko właśnie nie wiem, mi zostało jedno żelazo. To raz, a dwa. O, i widzicie, to jest zombie. Ten stwór. Rozbi się on w nocy. Dzień nie może się rozbić. Sztylet. Łuk żelazny, łańcuch. No, na razie może się powstrzymał. Irona. A, i to też może służyć do miksturek. Niektóre irony. Tak na przykład złoto, iron ore, koper, nie wiem czy służy. Dobra. To jest noc. A ja tutaj pobierz trochę ich. A pod waszą nieobecność, zombie czasem wpadają takie szakle, takie pierścionki. Jak się je zauważy, to on daje jeden do obrony. Zombie nie są takim wymagającym przeciwnikiem, po prostu. Tak jak slime w dzień, tylko że troszeczkę silniejszy, mają 45 HP. Ale nie są wymagającym przeciwnikiem. Na oczka dobrze działa łuk, chciałam wam jeszcze powiedzieć. A pod moim domkiem jest skarb. O, jakaś jaskinia. Aha, co dobra. Ma kolejny odcinek będzie o jaskini. To już mam plan na kolejny odcinek. A i tutaj będę sobie tak teraz łaził. Jak chcecie sobie popatrzeć, to możecie włączyć jak rozwalać. Ja przy tej okazji będę też mówił. O, zombie się tam dostał. No, to nie jest przyjemna wiadomość. Ja nie lubię zombie. A nie, to slime. U, to lepiej. Juhu, juhu, juhu. Trzy pochodnie. O, tutaj jakby co ta dziura, to tutaj wszędzie była glina, ja to wszystko wykopałem po prostu, żebym miał. Cegły, alchemiczny stolik, no wiecie, alchemiczny stolik. No niego nie potrzeba zwykłej butelki ze szkła. Znaczy, no potrzeba, ale nie wiem jak w innych graczach, ale w mojej wersji, 1.06. Wystarczy też pink vase. To jest takie łatwiejsze do zdobycia, ale to też zależy dla kogo. A, i jeszcze z gliny się robi talerze, z których potem można zrobić zupki. Cegły jeszcze można robić. A, i doniczki, które jak się rozwali, to z nich będą wypadały takie ser, z którym możemy strzelać z plujki, którą znajdziemy w podziemiach. Co ja łukiem, będzie łatwiej ich nawalać. Dobra, to teraz ja się zajmuję nawalaniem oczka. Jak wypadnie nam soczewka, to będzie gites. Nie wypadła? Ale trudno, czekamy na drugie oczko. No na razie to na tyle, ale jeszcze nie będę kończył odcinku, żeby nie było, że coś krótkie, żeby w komentarzach nie pisać, że takie nudne, że krótkie, że nie było tam. Ale po prostu ja kręcę tak, jak uważam, że jest dobrze. Po prostu dla innych graczy twierdzę, żeby się przydała taka dawka wiedzy o Terrarii, krótko mówiąc. To jest fajne. Czy trochę bym zszedł na spodobę do ziemi.
To już było trochę nieprzyjemne. Au! 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 Nie, mam dwa serduszka! Ratuj się, proszę! Ale się nie poddaję. Won zombiaki, ja tutaj chcę sobie zjeść grzybka, ale że nie mam grzybka, muszę sobie zjeść gwiazdę, co by już było trochę nieludzkie, ale to, że gwiazdę mam w ekwipunku, nie oznacza, że nie mogę jej jeść. Ja robię, co mi się żywnie podoba. A więc zjem tą gwiazdę, bo jestem pro. No, życie? Trochę mi dodało? Pięknie, trzy oczka. Będziemy mieli chyba, no na pewno z jedną soczewkę. Oczka też nie są takim wymagającym przeciwnikiem, ale... Ała! Świetnie. Jestem pro, zginąłem. Ach, trudno, będę musiał tam iść i jeszcze dobić te oczka. Idę z łukiem w ręku. A, i trzy strzały się robi z jednego drewna. Ła! Co tak szybko? Au! Jak wy się wydostałyście? Z jednego drewna i... Z jednego drewna i z jednej... Z jednego kamienia. No, to już mam, będziemy mieli trzy strzały. Ja tam za dużo z tego nie robiłem. Prześlicznie. Będziemy mieli soczewki, a z soczewek się robi mikstury i okulary, dzięki czemu nasz naukowiec będzie wyglądał bardziej naukowcowo, czy jakoś tak. Bardziej... Nieważne. Po prostu będzie miał okulary i będzie git. O, pięknie! Będziemy mogli sobie zrobić okulary. W naszym stoliku. No. Wonoczko, won. Jestem pro. Dobra, to teraz załatwię te zombiaki, bo już mnie wkurzają. To chyba najgorszy i najbrzydszy okaz stworów, nie licząc goblinów i bossów jak typu oczek. Robal, czy takie coś. Moje odcinki nie wiem, ile będą trwały, tam losowo zależy, ile będę chciał wam pokazać, co nowego będę odkrywał. No ale... Zrobimy sobie teraz okulary, co jest ważniejsze. Z dwóch soczewek robimy. Stawiamy do ekwipunku i proszę bardzo, już mam dwa defense, bo mam szakl, które wypadło z zombiaka i gogle, które zrobiłem z dwóch soczewek, które wypadają z tych oczek. I teraz nasz naukowiec będzie wyglądał tak wiarygodnie, tak pro. Nie wiem, może kiedyś powiększę mój komin i przez niego skoczę. No cóż, dobra. Mimo wszystko to już by było na tyle co do tego odcinka. A jakbyście chcieli pisać w komentarzach, to proszę bardzo, komentujcie, subskrybujcie, a więc na razie.